Prezentujemy hodowcę teraz gołębia 1096 i ja tylko tak hodowcy, zanim panu Mietkowi oddam głos, powiem, że w hodowli pana Mieczysława Glandysa była wybitna samica, która reprezentowała, może inaczej, była to pierwsza samica w Polsce w maratonie, reprezentowała Polskę na olimpiadzie w Budapeszcie, jak dobrze pamiętam? No 2020 rok bodajże. Bukareszt czy Budapeszt, no tak czy inaczej reprezentowała Polskę teraz dosłownie z 2 lata temu i my hodowcy mamy bezpośrednio może nie brata, a półbrata do tej samicy, ponieważ ojcem tego gołębia, którego trzyma pan Mietek Glandys teraz w ręku, jest ten samczyk 3146. A 3146 to po prostu ojciec tej samicy z maratonu. Tak, ojciec, jak również syn 8415, mojego topowego gołębia. No jest to nie przypadek, że te gołąbki lecą. No jest to samczyk w rozpłodzie z 14 roku, do tej pory ciągle młode i tu mi one pasują do właśnie do połączenia, też połączony jest na deklaka. To niech pan może o palcem pokaże, ja zrobię takie zbliżenie. Tak. Czyli teraz tak, jak patrzymy tutaj hodowcy na rodowód, to od góry mamy tego samczyka Megafan, czyli 3146, tak. No to tak mówiliśmy, 8415 na tą Top Lady samicę od Normana. Tak. A od dołu mamy z deklaka, tego 5291, ale to jest z tych deklaków, które pan ma od Borgmansa i od siebie tą... I tutaj jest 5021, to jest linii Haralda Grimme. Tutaj, ta samiczka. Tu jest Brockmans z deklaka 613 i to jest również z deklaka 613, tylko od Haralda, bo też miał wnuka 613 i ja tą linię gołębi zachowałem do dziś. I do dziś te gołębie są topowe, lecą każdy dystans i ja je łączę. Także, no co mogę więcej dodać? Gołębie się sprawdzają w lotach i są wszechstronne. U mnie nie ma, żebym ja tam gołębie pod kategorię jakoś po prostu przygotowywał. Nie. Musi lecieć od pierwszego do ostatniego lotu. Stary gołąb roczny. Tam troszeczkę oszczędzam, ale stare gołębie muszą lecieć wszystko. Także zapraszam na aukcję. Jest do rozpłodu fajny gołąbek. Dziękuję.